Powiat Suwalski, Sejneński i miasto Suwałki będą uwzględnione w rządowym programie rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Doniósł wprost z Sejmu Jacek Niedźwiecki, suwalski poseł, który dość sprawnie zareagował na środową wieść o petycji szykowanej przez samorząd miasta Suwałki. Niedługo po publikacjach na temat samorządowo-biznesowej inicjatywy odbył serię spotkań w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i, jak podał, przeprowadził m.in. rozmowę z wiceministrem Jackiem Protasem. Jeszcze wczoraj informował o deklaracjach, że resort funduszy i polityki regionalnej pochyli się ponownie nad projektem kontrowersyjnego programu, w którym Polska Północno-Wschodnia rozciągała się od Podkarpacia po Warmię i Mazury z precyzyjnym ominięciem terenu zwanego Przesmykiem Suwalskim. Dzisiaj już uzyskał potwierdzenie, że z równie chirurgiczną precyzją Suwalszczyznę wszyto w obszar północno-wschodniej Polski. Kilka godzin po jego komunikacie do mediów trafił mail drugiego z posłów Suwalszczyzny, Jarosława Zielińskiego, w którym informuje o skierowaniu do premiera stosownej interpelacji. Jej część stanowi polemika z prezydentem miasta, ale też są tutaj wątki o zagrożeniach dotyczących przesmyku, o których tak bardzo nie chcą mówić lokalni samorządowcy i przedsiębiorcy. Jak informowaliśmy, ich zdaniem ziemia suwalska jest miejscem bezpiecznym. W interpelacji posła Zielińskiego są niestety również błędy merytoryczne. Według parlamentarzysty każdy z zakwalifikowanych powiatów miałby dostać z rezerwy celowej budżetu państwa aż po 125 milionów. Rzeczywistość jest jednak nieco mniej hojna. Ta kwota planowana jest na obszar województwa, a nie powiatu. Faktyczny budżet programu to 0,5 miliarda, a według posła PiS musiałby być 5,5 razy większy.